Cześć kochani, witajcie na moim kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla was coś nowego z serii glutków, coś glutowatego, brejowatego. Jest to Funny Lab ufoludek. Jak widzicie, mamy tu w środku schowanego ufoludka aliena. I jest schowany w takiej przezroczystej, niebieskiej masie. Zaraz go dla was rozpakuję, zobaczymy jak to wszystko wygląda w środku. Czy uda się go wyjąć? Jestem tego bardzo ciekawa. Zdjęłam już tą folię z skóry. Teraz odkręcamy tą nakrętkę, a raczej wyciągamy. I próbujemy wyciągnąć tego ufoludka i glutka. I ten glutek jest miękki, a ufoludek jest twardy. Tutaj zostało jeszcze trochę. Postaram się wyjąć całość. I teraz postaram się oddzielić tą masę od ufoludka. A ta masa przypomina w dotyku leguminę albo galaretkę i jest w takim kolorze niebiesko-turkusowym. Spróbuję teraz go wyjąć. Dobrze, mamy całego ufoludka, ma bardzo duże ręce z czterema palcami, całkiem spore stopy, bardzo cienki, chudy tułów i bardzo, bardzo wielką głowę ze śmiesznymi, takimi podłużnymi oczami, wyglądają jak piłki baseballowe. Mały nos, małe usta i wielką, wielką głowę. Tutaj zebrałam sobie do jednej ręki całego tego glutka. Ten ufoludek wygląda jakby świecił w ciemności, ale chyba nie świeci, po prostu jest w takim bardzo jasno-żółtym kolorze. I tu mamy właśnie tego glutka niebieskiego. Spróbuję z niego coś uformować, zobaczymy czy się da. Przypomina tak jak te wszystkie inne glutki, które dla was testowałam. Oddziela się. Spróbuję go teraz schować z powrotem do pojemnika, który wygląda jak probówka z laboratorium. Wydaje bardzo śmieszne dźwięki, gdy się go chowa do probówki. Zatkam tutaj tą zatyczkę, wstrząsnę trochę i spróbuję schować ufoludka z powrotem. I jest już w środku. Całkiem interesujące, prawda? Pojemnik wygląda jak probówka, jakby go wyhodowano w laboratorium. Fajnie to wygląda. Ten glutek jest trochę mokry, tak jak już mówiłam, przypomina leguminę albo galaretkę. Jest naprawdę bardzo fajny. Jak już mówiłam, jest to firma Funny Lab ufoludek. Ale wypróbowałam już tyle glutków, śluzów i tego wszystkiego. I jeżeli miałabym to porównać, to chyba już widziałam lepsze, ale i tak jest bardzo fajny. Całkiem interesujący zestaw. Napiszcie mi, czy macie taką zabawkę w domu, czy wolicie taką właśnie z ufoludkiem, czy normalną, podstawową wersję glutka. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli film wam się podobał, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem.